I mamy końcówkę. O, spadło mi. Samochodowa oczywiście, to jest końcówka do przewodów, ale samochodowy się bardzo dobrze nadaje. Jak takie coś się zaciska? O, poczekajcie, to ja wam podejdę i pokażę. Jak takie coś się zaciska w bardzo prosty sposób. Trzeba mianowicie sobie złapać w odpowiednim miejscu i zgiąć lekko, ścisnąć, a zarazem złapać z tej strony i tak samo ścisnąć. Znaczy macie profesjonalnie ładnie zarobiony przewodzik i tak samo robicie to z tej strony. Jest to bardzo proste. Ja wiem, że są do tego zaciskarki specjalne i tak dalej, ale jeżeli nie macie tego typu urządzeń, to możecie się posłużyć nawet kombinerkami. To nic nie jest straszne. Tak macie ładnie zarobiony przewód i to spokojnie wytrzyma. No, bailando. O, zaraz posiągać izolację jeszcze. Tą długość. Długość damy taką. No, złapać się nie chce mieć, czy co? O, coś tam ściągnęło. Coś widzę, że kijowo ściąga. Dobrze, jak nie mam czym ściągnąć, jest na naszej komunikacji. Zakręcamy sobie przewodzik i szukamy odpowiedniej końcówki. Gdzieś tu jakaś jest, jeszcze mam coś chyba odpowiedniego. To powinno wejść. Wejdź. Gitara. Robimy tak samo. Tyk, tyk, tyk. Mamy zarobione. Teoretycznie powinno się stosować tego samego koloru co przewód, żeby nie było, ale to jest tylko umownie. O, nóż mi się stępił, a to nowość. A stępił się, cholera. No w mordy. No nic. I robimy tak. Pięknie, przewodzik już gotowy, kolejna końcówka. Zaraz się zapytacie, dlaczego ja to zdemontowałem. To już wam wytłumaczę, dlaczego. Już wam powiem, dlatego zdemontowałem tą całość z garażu, bo koncepcja się zmieniła. Poza tym muszę teraz dokończyć ocieplanie poddasza, a nie fotowoltaikę, więc w międzyczasie mogę to ulepszyć i będzie gitara. Dobra, teraz bierzemy śrubokręt. Czyli inaczej mówiąc wkrętak i namierzamy, gdzie to jest dodatni. Tu jest przewód dodatni. Mogę sobie kręcić. Nie powiem do której. Ten mi tu wejdzie. Wejdzie. O. Trzyma, trzyma.
Teraz ten od razu. Tu jest ujemny, bo... Trzyma, trzyma. I po co to wszystko? Już wam tłumaczę, bo to będzie podłączony przekaźnik samochodowy. Patrzę, że mi ten, konstrukcja, która mi miała trzymać aparat, się poddała. Jak zwykle, nie mam statywu, bo nie mam czasu go kupić. Po prostu... Kurwa, to by było dobre. Aj, widzicie, to jest właśnie tak, jak człowiek chce z czymś działać. Zawsze, zawsze coś pod nogi. Kłody masz rzucane i tak dalej. Powiem wam tak, nie mam statywu, użyjemy kostki brukowej. Teraz jest o wiele lepiej. Chyba po prostu mi się wyślizgnęło, dobrze. Idę się przejdę do swojej instalacji, zerknę, a zresztą nie muszę zerkać. No i mamy przekaźnik samochodowy. Dobrze pamiętam. Poczekajcie, idę se zerknę, żeby nie odwalić czegoś. To już wiadomo. Ja wolę sobie podejść i zobaczyć, jak to jest. Dobra, z tej jest plus. Tu mamy plus. Zaraz by ktoś, zaraz ktoś powie, ty, a może byś to zabezpieczył, jakoś nie ma potrzeby. To już jest wszystko w takiej odległości, że to już nie trzeba się bać, że coś się stanie. Dobra. O, mamy przekaźnik. I przekaźnik będzie tu przytwierdzony. O. Żebym to ja miał jeszcze jakiegoś wkręta. Żeby to przyłapać. Czyżbym nie miał? Kurde, nie, no, znowu problem ze wszystkim tutaj. A nie, jest wkręt odpowiedni, krótki. Bardzo dobrze. To zawalone betonem. Jasna cholera, ten się nie przyda, kiedyś go odbetonuje, jak to się mówi. Ten za długi, w mordy, jak człowiek potrzebuje, to chyba nie ma. O! Może to nie jest do drewna, bo to jest do metalu, ale to i tak nie ma znaczenia w tym wypadku. Dobra, tutaj, o, tej wystarczy. Odpowiedniej wysokości. Wiem, że powinno się stosować wkręty do drewna, ale bez przesady już. No. Dobra, tu jest gotowe. Tu mam złącza już gotowe. Przekaźnik jest zrobiony. Bo to będzie, wiecie, słuchajcie, to będzie na tej zasadzie działało, że przekaźnik będzie robił, wiecie, tak samo jak w mojej instalacji. Tu mamy plus i minus od akumulatora. Będzie, tu będą kable do akumulatora podłączone. No i wszystkie peryferia, które będą potrzebne. A dalej właśnie z instalacji tu będziemy, stąd będziemy wychodzić na przekaźnik. Albo nawet tutaj, pyk, i dopiero dalej na instalację. Teraz sobie od razu ogarniemy przewód odpowiedni, żeby nie było. Ten nie wejdzie, bo zbyt gruba średnica. Ten znowu, no też nie wejdzie, zbyt gruba średnica. Czy ja mam coś, co wejdzie? Ten przewód, kurde, niby też gruba średnica.
teoretycznie przejdzie. Ja potrzebuję tylko kurde tyle, żeby stąd wyjść tu. Dobra. Działamy. Działamy, może się uda. Teoretycznie jest tak. Odcinamy i znowu zarabiamy. Starczy. No, w las. W las idealnie. Teraz musimy użyć ogromnej siły, żeby to ścisnąć dobrze. To ma się trzymać, trzeba udawać, że się trzyma. To będzie wchodziło tu. A to będzie wychodziło tu. Czy ja mam jeszcze jakąś końcówkę tego typu? Raczej tak. Deczko za krótka, ale koło tyłka mi to lata. I tu mamy... No, ha, nie ten, ten. Ja wiem, że mogłem użyć plusowego, ale... W sumie... Czy ja mam taki gruby plusowy? Poczekajcie. Czy ja mam taki plusowy? Tak, mam, ale kurde, za krótki. Drugi też jest za krótki. Chyba, że... Pójdzie, dobra. Ale to sobie zostawię. O kurde, zacięło się. O, się. To sobie zostawię. Dobra, tego bydlaka sobie zarobimy. No to od razu wyszło ze wszystkim. To sobie założymy na to. No w sumie tak. Wieje dzisiaj ostro. Od razu sobie stukniemy to. Jednak wiecie, znalazło się, to bardzo dobrze. Przypatrzcie się. Tak. Oj, tam coś powychodziło, ale to jest nic. Lepiej, że wyszło, niż miało nie wyjść. Dobra, ja tam jakiś tam mały drucik wyszedł, to nie jest, wiecie, problem. Problem byłby kiedy indziej, jakby naprawdę do czegoś już doszło i byłaby masakra, ale w tym wypadku nie jest, nie ma tragedii. Da, to jest kabel od tego. Czy ja mam jeszcze ten? Czy ja mam właśnie ten?
Nie, nie mam tego. Ale nie potrzeba tutaj. No tutaj jeden kabelek, jeden drucik wyszedł. Ale wiecie co się robi, bierze się i odcina. O. Dziękuję, do widzenia. A zrobimy to plusem. Tak. To możemy zamknąć. W sumie połączenie będzie krótsze, teoretycznie to nawet zajebiście, jakby ktoś powiedział. No. O kurde, co jest? Dobra, weszło. No i tym samym mamy już zrobione, że mamy z przekaźnika puszczone. I to właśnie stąd będzie z przekaźnika, z akumulatora szedł prąd stąd na przekaźnik i z przekaźnika dopiero będzie szło dalej na przetwornicę.